Dzień dobry, Marta Korycka, to jest Popkultura Wywiad, a moim gościem jest dzisiaj Luna. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. Mnie również. Wiem, że w środowisku muzyki alternatywnej niektórzy mogliby mnie pookładać trochę za to pytanie, no bo doskonale cię już znają. Ale kim ty, dziewczyno, jesteś? Wiem, że urodziłaś się w 99 roku, więc jesteś młodziutka. Wiem, że sama piszesz, komponujesz piosenki, śpiewasz po polsku i po angielsku. A co jeszcze powinniśmy wiedzieć o Lunie? O mnie? Myślę, że jestem trochę takim przybyszem z Księżyca. Tak czasami o sobie mówię, że przez to, że mój pseudonim pochodzi gdzieś tam od mojego zainteresowania Księżycem, to, że jestem taką istotą, która przybywa z Księżyca i rzeczywiście staram się wnosić jakąś nową energię i do muzyki, i do świata. A skąd się właśnie to zainteresowanie kosmosem wzięło? Bo z tego, co wysłyszałam i wyczytałam, to w niektórych swoich utworach wręcz dźwięki z kosmosu wykorzystujesz, eksperymentujesz z NASA. Tak, to prawda. W każdym moim utworze tak naprawdę jest jakiś inny dźwięk z Księżyca, także słuchacze mogą to odkrywać i mogą odnajdywać te dźwięki, bo w każdym z utworów jest jakiś dźwięk innej planety, czy meteorytu, czy po prostu jakiś taki szum kosmiczny i zazwyczaj też dobieram to w ten sposób, że na przykład gdy jest piosenka o miłości, no to wplatam do niej dźwięk planety Wenus. Albo gdy na przykład jest jakaś piosenka na przykład o strachu, o jakiejś takiej energii, no to tam pojawia się planeta Mars. Także rzeczywiście staram się też fizycznie te księżycowe dźwięki wprowadzać do moich utworów. Śpiewasz sopranem, wyczytałam, bo ja się na tym nie znam, ale z tego, co wiem, to masz operowe wręcz doświadczenie. Śpiewałaś w chórze Dziecięcym Teatru Wielkiego. Jak wspominasz tamten czas? Bardzo, bardzo dobrze i bardzo miło, bo wiele się tam nauczyłam i takie śpiewanie klasyczne i śpiewanie wręcz operowe dało mi bardzo fajną podstawę i bazę do szukania własnego gdzieś stylu i do w ogóle tworzenia własnej muzyki. I też ja bardzo lubię gdzieś kontrasty w muzyce i bardzo lubię łączyć to, co jest stare z tym, co jest nowe. Dlatego myślę, że też gdzieś w moim głosie są pewnego rodzaju takie klasyczne zaśpiewy czasami, które lubię gdzieś łączyć z nowoczesnym brzmieniem elektronicznym. A kiedy był taki impuls, kiedy pomyślałaś sobie, okej, taką muzykę chcę tworzyć, już nie chcę być na przykład w przyszłości operową artystką, ale to będę ja, to będzie Luna. Był jakiś taki moment przełomowy? Muszę przyznać, że bardzo dużo miałam snów, bo w ogóle sny są ogromną inspiracją dla mnie. Ostatnio niestety mam ich bardzo niewiele i bardzo źle śpię i dlatego ostatnio mam problem i od tygodnia nie napisałam żadnej piosenki, ale sny tutaj odegrały bardzo, bardzo dużą rolę, ponieważ jakoś mam wrażenie, że w nich odnajdywałam pewne odpowiedzi na jakieś różne takie moje wewnętrzne pytania i na przykład bardzo często śnił mi się kosmos po prostu, śnił mi się księżyc, i śniły mi się jakieś takie różne symboliczne sytuacje, które po prostu bardzo mnie zainspirowały do tego i w pewien sposób odczytywałam tą sferę snów i tak naprawdę dzięki temu gdzieś zajrzałam do mojej głębi, można powiedzieć, i wtedy jakoś tak uświadomiłam sobie, że to jest to, co chcę robić tak naprawdę i że ja już to wiem, tylko muszę jeszcze to sobie uświadomić. No i tak naprawdę twoja kariera wystartowała bardzo gwałtownie w momencie, kiedy Spotify na ciebie zwrócił uwagę, bo no, nie ukrywajmy, gdzieś tam działałaś wcześniej, ale w marcu tego roku to był no, spory przełom i takie wyróżnienie duże, że znalazłaś się na billboardzie Times Square, między innymi z Brodką, prawda, 30 tam parę kobiet z całego świata. Tak, dokładnie, ale była to podwójnie niesamowita sytuacja, ponieważ pojawiłam się na tym Times Square jako w ogóle pierwsza Polka, więc otwierałam całą tę akcję. No i było to ogromne właśnie dla mnie wyróżnienie ze strony Spotify i też w ogóle ze strony jakoś zagranicy, bo ja nigdy nie śpiewałam w języku angielskim, nigdy nawet o tym nie myślałam tak naprawdę i to samo do mnie przyszło i teraz zaczęłam i pisać, i śpiewać w języku angielskim i dokładnie za miesiąc ukaże się moja epka cała w języku angielskim. I no muszę przyznać, że rzeczywiście był to niesamowity dla mnie moment, bo kiedy dowiedziałam się o tym, że dołączyłam do tej akcji, że moje zdjęcie pojawi się na Times Square, to akurat byłam w samolocie i wysiadłam z samolotu i przeczytałam tę wiadomość i jeszcze do tego wtedy była pełnia księżyca, więc po prostu no, było to niesamowite, bo też wcześniej tak się źle czułam, no, miałam jakiś taki gorszy dzień i tutaj pojawiła się taka wiadomość, także no, jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to. A to też jest fajna akcja, dlatego że ona zwraca uwagę na to, żeby zwrócić uwagę na kobiety w muzyce, że jesteście utalentowane, silne, mocne, fajne, chociaż eteryczne i kosmiczne trochę. A gdybyś miała określić, czym jest ta twoja właśnie muzyka, ten, jak to jest, gdzieś wyczytałam, kosmiczny pop, tak? No tak sobie raz powiedziałam i tak się przyjęło chyba, bo już kilka osób tak rzeczywiście powiedziało. Gdzieś moja muzyka jest takim połączeniem, myślę, że popu właśnie z jakąś alternatywą, ale też z tymi takimi kosmicznymi dźwiękami i z elektroniką, dlatego tak powiedziałam, że to jest pewnego rodzaju taki kosmiczny pop. A twoja epka, bo mówiłaś o tym, że ona będzie anglojęzyczna. Czego możemy się po niej spodziewać? Ile to będzie utworów? Jakie to będą utwory w klimacie? Będzie 5 utworów na tej epce, z czego 3 z nich już się ukazały. I mogę zdradzić w sumie tytuł tej epki, myślę, że nazywa Caught in the Night. I będzie ona tak naprawdę opowiadała o takich wewnętrznych strachach, które gdzieś tam przejawiają się w każdym utworze w inny sposób. W jednym utworze te strachy wywołują inni ludzie, jakaś relacja romantyczna, świat wirtualny, na przykład w utworze Virtual Rivers, czy też ostatni utwór, to mogę zdradzić, jest taki dosyć mocny i taki diaboliczny, ponieważ opowiada o takiej relacji diabelskiej wręcz z tą ciemną stroną mocy i to mogę zdradzić. I myślę, że mogę w pewien sposób zaskoczyć tym utworem na tej epce. Muszę ci powiedzieć, że znam kogoś, komu kiedyś przyśniła się opcja. Myślę, że ja się przyśniłam. Nie, przyśniła się opcja tego, w jaki sposób rozwiązać pewien bardzo poważny materiał w pracy doktorskiej. Więc generalnie ja wiem, że potęga snów jest ogromna. Mówisz, że ostatnio co prawda nie śnisz, ale gdybyś miała mi powiedzieć, o czym oprócz kosmosu jeszcze ci się śni? O czym śnię. No to jest w ogóle bardzo ciekawe, mogłabym o tym długo opowiadać, ponieważ mam takie sny, które na przykład mi się powtarzają, albo bardzo często śnią mi się miejsca, które mam wrażenie, że nie istnieją, bo nigdy w nich nie byłam i trudno mi jest po prostu je też tak jakoś uziemić, zobaczyć je naprawdę. Po prostu są to miejsca, mam wrażenie, jakbym śniła o jakimś moim poprzednim wcieleniu, o jakichś miejscach, w których kiedyś byłam. Jest to naprawdę niesamowite i ciekawe doświadczenie. Bardzo często też w moich snach pojawia się motyw wody. Bardzo często śnię o tym, że na przykład, że płynę po takim głębokim oceanie, albo że się topię, albo że oblewa mnie woda, albo że jestem w ogóle złożona z wody. Wykorzystujesz to potem przy tworzeniu swoich piosenek, a czy kiedy myślisz o teledyskach do tych utworów, również gdzieś tam te motywy ze snu starasz się wpleść, tworząc je razem z twórcami, reżyserami tych teledysków? Tak, właśnie często jest tak, że odtwarzam jakieś obrazy, które właśnie gdzieś mi się pojawiają przed oczami i często nawet nie wiem tego, ale prawdopodobnie są to obrazy, które gdzieś mi się przyśniły. Bo zawsze jak przysiadam do jakiegoś teledysku, który chcę razem z moimi reżyserami zrealizować, to zawsze najpierw zamykam oczy i próbuję sobie jakoś go zwizualizować na zasadzie chociażby barw, kształtów, które gdzieś ta muzyka we mnie budzi i często pojawiają mi się właśnie jakieś takie obrazy, jakieś takie pewne fragmenty rzeczywistości, które później wplatamy do klipów. Tego lata wystąpiłaś też w Opolu na alternatywnej scenie. Jak wspominasz tamto wydarzenie? No bo to jednak jest pewna taka tradycja polskiej piosenki, duże wydarzenie muzyczne. Tak, to prawda. Byłam bardzo szczęśliwa, że mogłam tam wystąpić, ponieważ cały koncert, na którym występowałam, nazywał się Z innej planety, więc idealnie myślę, że z moją osobą i z moją postacią, z moją muzyką się wpasowałam w ten klimat. I też koncert był poświęcony twórczości Lema. Także to też było super. No i po prostu było to niesamowite dla mnie doświadczenie, żeby wystąpić na takiej dużej scenie i też mogłam tam wpleść do mojego mini koncertu pewnego rodzaju ruch, były ze mną tancerki i no naprawdę było to super wydarzenie. Jesteś bardzo młodziutka, bo masz 21 lat, ale już wiesz, w którą stronę muzycznie chcesz iść. Czy oprócz tej epki, która ukaże się za chwilkę, szykujesz jakieś muzyczne niespodzianki niedługo inne? Tak, oczywiście tych niespodzianek będzie bardzo, bardzo dużo. W tym momencie mam bardzo napięty grafik przez różnego rodzaju premiery, ponieważ oprócz tej epki na początku przyszłego roku ukaże się moja płyta, cała w języku polskim. Poza tym będą dwa duety też, z czego jeden z nich będzie z Justyną Styczkowską, co już gdzieś tam zapowiadałam i już nie mogę się bardzo tego doczekać, ponieważ jest to takie połączenie dwóch sił, białej i ciemnej, mam wrażenie, i dwie szamanki łączą gdzieś tam swoje moce magiczne. I oprócz tego też będzie pewna niespodzianka, którą zdradzę, będzie piosenka świąteczna w moim wykonaniu. O, jaka to będzie piosenka? Będzie to piosenka w języku angielskim, która myślę, że też może w pewien sposób zaskoczyć wszystkich, ponieważ gdzieś ten klimat świąteczny, taki bardzo radosny, no nie do końca mi się łączy ze mną i z moją muzyką, która jest jednak bardziej mroczna gdzieś, dlatego jak dostałam taką propozycję stworzenia piosenki świątecznej, no to po prostu byłam załamana i stwierdziłam, że to jest niemożliwe, że ja coś takiego zaśpiewam, no bo ja. No nie da się. Ale stworzyłam piosenkę świąteczną w swoim mrocznym klimacie, ale też i takim magicznym, świątecznym. Ale to będzie twoja piosenka, to nie jest cover jakiś. Nie, to jest cover właśnie. I nie powiesz nam, jaki to będzie. Mogę zdradzić, że jest to utwór, który się pojawia w Harrym Potterze chociażby, albo w wielu filmach, na przykład w Kevin Sam w Domu. No to teraz będziemy kombinować. Ja już mam pewne typy, ale myślę, że nasi widzowie będą mogli sobie chwilę pomyśleć nad tym. A powiedz mi jeszcze a propos Justyny Steczkowskiej, to już nagrywałyście ten wspólny utwór, czy na razie to jest na etapie jakichś przygotowań jeszcze? Utwór jest już gotowy. Tak naprawdę powstał w wakacje i teraz gdzieś półtora miesiąca temu powstał teledysk. Bardzo niezwykły, magiczny, ponieważ jechałam 8 godzin, żeby nagrać ten teledysk i wracałam też kolejne 8 godzin i powstawał on w lesie, w takim nietypowym bardzo lesie, więcej nie zdradzę. Także ten materiał jest już gotowy, po prostu teraz oczekujemy na moment premiery. No i cofając się jakby szlakiem tego ostatniego pytania i ostatniej odpowiedzi, została nam jeszcze ta polskojęzyczna płyta. Więc tutaj jestem ciekawa, no bo domyślam się, że skoro premiera jest planowana na przyszły rok, no to też materiał już jest gotowy na tę płytę i tam znajdą się zarówno te piosenki, które już zaśpiewałaś, wyśpiewałaś, do których znamy teledyski, ale też i nowy materiał. Tak, dokładnie tak. Myślę, że te utwory, których jeszcze nie znają słuchacze, jeszcze nikt ich nie zna, mogą być pewnego rodzaju zaskoczeniem, ponieważ będą bardziej z tej strony alternatywnej, takiej mojej i będą połączeniem gdzieś elektroniki, ale też i pewnego rodzaju takiej słowiańskości i ludowości. Także ten element też będzie tam obecne. No właśnie, bo wspomniałaś na początku o zaśpiewie i miałam o tę słowiańskość zapytać, bo to jest z jednej strony motyw modny w muzyce, czasami powracający, z drugiej strony, no przyznajmy, nie zawsze w najlepszym stylu, mamy pewne przykłady tego, ale bardzo mi się podoba to, że w muzyce alternatywnej, takiej jaką ty grasz, gdzieś tam nie zapominamy o tych naszych korzeniach i czy to jest właśnie coś, co wyniosłaś, nie wiem, ze szkoły muzycznej, z domu rodzinnego, z czego to, czy z genów po prostu? Myślę, że po prostu to wynika z tego, że ja staram się w mojej muzyce po prostu wplatać jak najwięcej mnie samej. Tego, jaka jestem, właśnie skąd pochodzę, co czuję i mam tak, że z jednej strony czuję się, jakbym rzeczywiście była tym przybyszem z kosmosu i dlatego te kosmiczne dźwięki, ale z drugiej strony też bardzo mocno gdzieś czuję te moje korzenie takie słowiańskie i po prostu kultura cała nasza słowiańska jest po prostu przepiękna i tak bogata, że uważam, że warto po prostu gdzieś te elementy wplatać do muzyki. Zwłaszcza wydaje mi się, że w takim wydaniu w połączeniu z czymś nowoczesnym, z muzyką elektroniczną, ta słowiańskość, myślę, że wtedy brzmi dosyć ciekawie. Ja jeszcze raz podkreślę, że ty masz tylko 21 lat, bo słucha się ciebie tak, jakbyś była bardzo dojrzałą osobą. Zresztą powiedziałaś przed tym, jak weszłyśmy na antenę i zaczęłyśmy nagrywać, że mam 150 lat. Tak, że masz 150 lat, tak zwaną starą duszę. I teraz chciałam się zapytać w związku z tym o te teksty, które ty piszesz. No bo mówisz, że to są sny, ale czy jeszcze skądś czerpiesz inspirację do tego, żeby pisać piosenki? Tak, ja bardzo lubię czytać, zwłaszcza poezję i myślę, że ona mnie gdzieś bardzo, bardzo inspiruje i w ogóle otwiera moją głowę, wyobraźnię na tworzenie swoich własnych tekstów. Na przykład bardzo lubię Bolesława Leśmiana i jego też takie światy, które gdzieś są odrealnione, ale też właśnie są połączone z naturą i to jest dla mnie niezwykłe. Bardzo lubię też Rilke, takiego poetę, który pisał książkę Listy do młodego poety. To jest moja ulubiona książka, naprawdę przepiękna, polecam każdemu, kto cokolwiek tworzy i no każdemu tak naprawdę, zwłaszcza młodej osobie. Oprócz tego też inspiruję się gdzieś naturą właśnie, która mnie otacza. Ludźmi staram się też inspirować, których słucham gdzieś idąc ulicą, jadąc tramwajem czy metrem, podsłuchuję niekiedy jakieś rozmowy, przypatruję się ludziom i piszę o nich piosenki na przykład. Mówisz, że jesteś z kosmosu, ale czy jeśli chodzi o naturę, to stąpasz mocno po ziemi? W sensie rozumiem, że ta natura to nie jest tylko świeżop i jakieś tam pola i coś tam poezja, ale również pewnie dbałość o naturę, o ziemię, nie wiem, recykling, te sprawy. Tak, oczywiście jest to bardzo dla mnie ważne i jakby gdzieś tam perspektywa katastrofy klimatycznej mnie bardzo gdzieś dotyka, jak zresztą każdego z nas. Także no, jest to dla mnie bardzo ważne, bo coraz mocniej czuję to połączenie z naturą. Myślę, że dzięki mojej mamie, która gdzieś bardzo jest właśnie taka ugruntowana i jest bardzo blisko ziemi. I ja też coraz bardziej czuję to połączenie, czuję, że po prostu jesteśmy nieodłączni jednak. Ale z drugiej strony, jakbym miała powiedzieć o sobie, to myślę, że bardziej gdzieś jestem zawieszona pomiędzy tą ziemią, a pomiędzy przestrzenią kosmiczną, tak bym powiedziała, że gdzieś tak balansuje właśnie i pomiędzy trochę jawą i snem, i pomiędzy ziemią a kosmosem. To na koniec zapytam cię jeszcze, skoro 5 tworów na epce, to w 5 słowach, wiem, że to trudne, powiedz najpierw, kiedy premiera płyty, a potem powiedz, dlaczego warto by było tę płytę, tę epkę przesłuchać. Na koniec ostatnie, najtrudniejsze pytanie. Najtrudniejsze. Premiera mojej epki będzie 26 listopada i polecam bardzo ją, zwłaszcza na tę porę roku, ponieważ listopad myślę, że jest takim miesiącem i takim czasem, gdzie moja muzyka może trochę oderwie nas od już takiej smutnej, szarzejącej rzeczywistości i uniesie nas trochę do trochę innej, magicznej przestrzeni. Polecam każdemu, kto chce się zawiesić gdzieś na chwilę, zaszyć poza ziemią. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem była Luna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.